Pora na informacje muzyczne. Konkurs piosenki Eurowizji w Rotterdamie nie odbędzie się w tym roku. Miał trwać od 12 do 16 maja. Europejska Unia Nadawców i holenderska telewizja, organizatorzy finału, zdecydowali, że nie ma możliwości zorganizowania imprezy, o czym Marek Sierocki. Finał Eurowizji nie odbędzie się pierwszy raz w swojej historii. W roku 1977 finał był przesunięty o miesiąc z powodu strajku operatorów kamer BBC, a 3 lata później Izrael wycofał się z organizacji, ale błyskawicznie przejęła tę rolę Holandia. Dziś nie wiadomo, gdzie odbędzie się przyszłoroczny konkurs. Polskę podczas holenderskich finałów miała reprezentować Alicja Szemplińska. Wokalistka wygrała eliminacje, które odbyły się w ramach szansy na sukces z utworem Empires.